28 sierpnia 1946 roku. Był dopiero drugi dzień rozprawy, gdy prokurator Siewierski, przerażony ogromem zbrodni dokonanych przez Amona Goetha, postanowił zapytać go wprost. Czy oskarżony sądził, że nigdy w życiu jego nie przyjdzie taki czas, że go pociągną do odpowiedzialności za to wszystko, co robił w obozie płaszowskim? Nie miałem się czego obawiać. Wykonywałem tylko rozkazy. Mimo tej odpowiedzi zadam pytanie, kiedy zrozumiał oskarżony, że za to wszystko będzie pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem? Z chwilą, gdy byłem przesłuchiwany w Dachau. Czy przedtem w swoim sumieniu nie uważał, że przyjdzie chwila pociągnięcia go do odpowiedzialności? Nein.